Siemaneczko, z tej strony Poloczek Poloczkowaty i dziś witam Was w 8 odcinku z oceniania gier typu PCD. Dziś jesteśmy w Siechnicach, więc no jeszcze tylko jedna informacja. A więc tak na szybko, zostawcie tu 15 like i wbijcie na serwer Discord, bo niestety on umiera i potrzebujemy osób, które dużo piszą i gadają na kanałach głosowych, macie link w opisie. A i takie wytłumaczenie czemu nie było filmu, a to dlatego, że nie chciało mi się nagrywać. Dobra, ja nie przedłużam i lecimy z oceną. Skoro już jesteśmy w Gears, to oczywiście pozdrawiam twórców i znowu ten spawner z tutoriali. Dobra, przypomnę, pierwszy i ostatni raz możecie SE brać to, ale zmieniać coś w tym, na przykład czcionkę, większe GUI i tak dalej, a nie tak jak jest, to tak zostaje. Coś słaby ten polonez, zmień poloneza na coś innego, bo ten za daleko to nie pojedzie. Bierzemy maluszka, może on będzie lepszy, chociaż w prawdziwym życiu i tak jest lepszy. Napiszcie w komentarzu ocenianie gier typu PCD, to zwiększy nam się zasięg i będzie więcej gier, więc plus plus. Dobra, mamy tu jakieś domki, jeszcze tam jakieś randomowe auto, no te domki takie pół na pół są. Okej, już widzę, że ta mapa jest bardzo mała, więc więcej niż 6 punktów nie będzie na pewno, więc przyspieszę Wam tempo, aż zobaczę coś fajnego lub coś skomentuję. Już coś widzę, te ściany mi przypominają te takie jak na autostradach. Jeszcze tam są w trakcie budowania tory dla pociągu, ale rozumiem, jest to ciężkie do zrobienia dla tych początkujących i chcą zrobić ciś takiego bez tutoriali i tak dalej. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy jakiś taki zniszczony domek. No chyba tak. Nie wierzę, Biedronka, co jest, jedziemy tam szybko, niski cenny. Dobra, co my tu mamy? Okej, widzowie, kończymy ten odcinek, a więc oceniam grę 4 na 10, ponieważ gra jest pewnie jeszcze w produkcji, twórca nie jest jakiś doświadczony, więc tyle na tą grę wystarczy.